Dzień dobry, czwartek, 27 lipca. No dzisiaj ładnie się zapowiada dzień, powiem wam. Jakieś obłoczki pojedyncze, jest ciepło, przyjemnie. Także zaczynamy ten dzień. My już wstaliśmy, idziemy teraz na śniadanie. Dziś jeszcze mamy w planach iść pieszo z Sopotu do Gdyni Orłowo. Wzdłuż plaży. Takie, wiecie, wykorzystać ten maksymalnie czas na spotkanie z morzem. Ale zanim to jeszcze będziemy nagrywać filmy na kanał Michasi. Zatem takie mamy plany. Wam życzymy miłego dnia. Zostańcie z nami, a tu znowu proszę. Kolejny dzień, jak Marzenka mi się tu pojawiła. Już nie przyłączę, bo teraz nie mam jak przełączyć kamerę. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyspałaś fajnie, się? Miło, ale dlaczego tylko do Orłowa? Potem jeszcze idziemy do Gdyni pieszo. Nie, no ale to jest pierwszy przystanek. Nie chciałam stracić wszystkiego. Kilka przystanków, aha. No i wiesz, ja dzisiaj jeszcze chyba was wyciągnę jednak na tę wieżę. No tak jak wczoraj szliśmy na tą. Na co? Solankę. Nie solankę, tylko na tężnię. Ale no, ale to wczoraj było bardzo późno, jeszcze żeśmy szli, bo po bilet wcześniej także spoko, ale dzisiaj myślę, że nam się uda, co? Także Kolibki, tam jest naprawdę bardzo fajnie, dawno żeśmy tam nie byli. Dobra, jakiś błyszczyk mi się tutaj. Idziemy na śniadanie, jajecznica czeka. Herbatka już się parzy. Śniadanie przygotowane, proszę bardzo. U mnie dzisiaj nowa aranżacja na talerzu. Wszystko ładnie w linie ułożone. Chociaż dziennie to samo, no ale... No ja nie wiem, czy te oliwki są w linie ułożone. Nie, bo oliwki są dopełnieniem linii. Dobrze. To piękny masz talerz. U Marzenki... No u też standardzik. Ale też. Właśnie, ty nie jesz nigdy takiej pasy białej, ja zauważyłem. Jakoś ona jest dla mnie taka ten. Tak? Ja sobie tak biorę talerz i obracam. Położę to, obracam. Następne. Ja mam kołowo. Czyli ty masz metodę kołową, a ja mam metodę liniową. Tak, zapiszemy się za jedzenie smacznego. No i u Marzenki jeszcze są owoce na bogato. No a u mnie niestety już zostało tylko tyle babeczki na talerzu. No wszystko wyjedzone. Taka dobra widocznie. Smakowało gościom, a ja mam jeszcze mleczną wersję. Ja chyba mam za mało, nie wiem nawet. Wiecie co, mam być naturalny, bo nagrywam to chyba piąty raz. W Marzence brakuje właśnie wapna czy wapnia? Chyba wapnia. Nie, no bez wapnia. Chyba wapno dla królików. Chyba wapno jest dla królików. A dla Marzenki jest wapń. Nie, nabiału mi brakuje. Dobra, Marzence brakuje nawet nabiału. A słuchajcie, za mną w telewizji tej informacyjnej dzisiaj mówili, że dlatego Łódź jest tak rozkopana, ponieważ wykonawca główny, który to tam realizował rok temu, od roku, splajtował i teraz nie ma kto tego wykończyć. A jak myśmy chodzili po Łodzi, nie? No, rozgrzebana jest, słuchajcie, w całości. Tam nie ma miejsca, gdzie by nie było coś rozgrzebane. I najgorsze jest to, że ona jest rozgrzebana w ścisłym centrum. W najładniejszym miejscu, gdzie jest ten... Właśnie jak się to nazywa ten plac? No tam, gdzie jest właśnie dętko, nie? O. To muzeum. Nie wiem. Jakoś nie wgłębiałem się w temat, tylko mi tak gdzie wypadło, no. A pożary z tego, co słyszę, to dalej się rozkręcają, dalej się rozwijają i nie ma. Koniec porannego wywodu, ale ja wam powiem, co na plus, zmieniła się tu muzyka. Ja wiem, że ja nie jestem miłośnikiem takiej muzyki, normalnie bym mi nie słuchał, ale powiem wam, że przy śniadaniu jest rewelacyjna, nie? Taka spokojna, takie pinkanie gdzieś tam na... No tak, taki ten, ale najgorsze, jak wiecie, jak była taka muzyka typowe disco, to po prostu mi żołądek podskakiwał. Chociaż taką co lubię, no, ale nie do jedzenia. No to wtedy masz szybsze trawienie. No nie umiem już przełączyć na Marzenkę. No i dobrze. No i dobrze, jemy smacznego. Czas na kawkę. Espresso. A potem tylko będzie biała na podwójnym espresso łącznie. I Zaśka jeszcze chciała czekoladę na gorąco, bo też jest dobra. Także takie cudo, teraz się przydobę. Kawka gotowa. A do kawki, proszę bardzo, dołożyli ciasto, to marmurkowe. Bardzo dobre. Babko. To też dołożyli, ale już nie brałem. Nie mam ogórki. Dziękuję. No i ja mam tylko kawkę, a Marzenka jak zwykle, jak to Marzenka. Jakoś nie mam ochoty, no ale smacznego. Ładnie wygląda. Dzisiaj idę sam po truskawki, borówki, bo Michasia się przygotowuje do nagrania, że tam coś ogarnie. No i chcemy to szybko załatwić i potem wyruszyć w trasę. Powiem wam, pogoda dzisiaj jest piękna póki co i mam nadzieję, że takowa zostanie. No i ciekawy jestem, czy mi się uda kupić owoce wszystkie, bo wiecie, ostatnio
z tymi truskawkami. To już jest kiepsko, bo to chyba końcóweczka. Jest ich mało. No a w związku z tym, że jest ich mało, no to się sprzedają w miarę szybko. Ale jak nie będzie truskawek, to przejdziemy do borówki. A borówki są, powiem wam, rewelacyjne. Zupełnie inny smak niż te, które się kupuje w markecie czy w jakimś tam sklepie. No powiem, że mi smakują nawet jak jagody i nawet koloryzują, co jest dziwne. Wiecie, na fioletowo zęby i język. Bo normalnie borówki to raczej średnio są mają. Bo jagody to wiadomo, są dobre do tego. Dobra, idę. I widzę. Czyli się udało załapać jeszcze na truskawki dzisiaj, bo wczoraj już nie było. Nie przedwczoraj, jak byliśmy. Czereśnie i borówki gdzieś na dole. No i takie cudeńka wpadły. Bardzo ładne. Marzenka nie słyszała, jak pukałem. No bo byłam na tarasie. 2 minuty stałem przed drzwiami, Marzenko. Tak, dwie, chyba 200, nie powiedz, no. Ale bardzo ładne. Przyznam szczerze, że ostatnio jak kupiłeś, to ja chyba całą tą zjadłam. No ja nie próbowałem akurat. Znaczy wtedy. Na 2 razy, żeby nie było, nie? Jasne, 2 razy. Ale właśnie, zjadłam. Były truskawki, chciałem kupić. Początkowo, ale stwierdziłem, że tak, Michasia lubi bardziej borówki, tak, ty lubi bardziej czereśnie, a te truskawki, wiesz, często już są gęsto, ale one już są takie przy... słodkie, ale no, ale one się już kończą, to nawet jak tutaj pani, którą spotkałem, widzicie, już znajomą mam tutaj w Sopocie. Jak się kończy, to ludzie nie chcą tego, no widzicie, to tak jest z życiem. Nie, ale same tak pani mówi. No mówiłem. Dobra, to jest taka teraz metafora filozoficzna. Dobrze, do lodówki z nimi. Tak. Ja trochę siedziałam sobie, montuję vloga na sobotę już. Gdzie, bo ja tu na balkonie? Nie. Na balkonie to ja muszę przygotować troszeczkę, przyczynić stoliczek, bo będziemy nie, tutaj ale nagrywać, jako nie? Zamienię na ten biały. Ten z pokoju, tak? Tak, bo na tym będzie źle widać, chociaż nie wiem, czy tu będzie dobrze, jak tutaj pan chodzi i ten będzie. Ale szczerze. Pan już kończy, pan tak? Już pozamiatał listki. Liście już spadają z drzew. No to jest ta pora roku. Jaka pora roku? Lato. No. Kończy się jesień, zaczyna zima. Nie, no bez przesady. Także dobra, ja do lodówki jeszcze dokończę montaż, przygotujemy sobie nagranie, no i czas będzie, żeby się zbierać na spacer. W ogóle masz pozdrowienia od naszej widzki z Gorzowa, tu spotkałem. Była fotka, uściski, pozdrowienia. Gdzie Marzenka? Mówię, Marzenka w pokoju. Tak, siedzi. I druga pani z Sopotu też, gdzie Marzenka? Mówię, no w pokoju. Właśnie mówiła ze mną o przepisach, że jej smakują, że ten, tak, to no. Bardzo nam miło, bardzo miło pozdrawiam. Pytała się, czy można bananowca mrozić. Ja mówię, no nie za bardzo chyba, bo myśmy nigdy nie mrozili. Te ciasto ja uważam, że można. Tak? Przecież ja zamroziłam ostatnio to ciasto. Ale wiesz, tam robiłam... jest banany. No i co? Zamroziłaś to? Ja zamroziłam to ciasto z owocami z przepisów. Ale tu chodzi o bananowca. No, ciasto bananowy. No. Wiesz, tam jest banan, orzechy, nie wiem? Wszystko możecie zamrozić, spokojnie. Piernik, no, no piernik przykład, tak. Tam też są różne orzechy, nie orzechy, mrozicie. Bananowca można zamrozić. Ciasto, które robiłam i nie zjedliśmy i stwierdziłam, że się zniszczy. Babcia Basia odmrażała. Mówiła mi, że świetne rewelacja po no odmrożeniu. Takie ciasto drożdżowe to można. Także bananowca śmiało, to znaczy ten chlebek bananowy możecie śmiało mrozić. Lepiej zamrozić, odmrozić sobie po jakimś czasie, niż by się zepsuł, zsuszył i wylądował. On się nie zsuszy, go można zjeść prędzej. No ale różnie bywa, nie? Także dobra. Także mrozimy, mrozimy i nie niszczymy. O. Czyli myślę, że już wszyscy wszystko wiedzą, a dzisiaj w ogóle wpadnie przepis na pyszczą sałatkę, no jak to nazwać? W miseczkach paprykowych. O. Po 15 jak zwykle wpadnie przepis, także zapraszamy. A ja się teraz biorę, ogarniam i zaczynamy nagrywać. Filmik na kanał Michasi nagrany. Zwarci gotowi. Wyruszamy w trasę. Ale powiem wam, że widzę, że coś mi szaleje telefon. I był podłączony przez prawie godzinę do ładowarki i zamiast się ładować, to wiecie co, on się rozładowywał. Ja jak biorę te tracę na powerbanku, jestem ciekawy, co z tego dalej wyniknie. Idziemy. Udało się już wyjść, zatem w trasie. No i mamy, słuchajcie, plan zacny, wejść na Kolibki, na wieżę widokową. Ale co z tego wyniknie? To jak zwykle życie zweryfikuje, bo jak dobrze wiecie, u nas plany się zmieniają jak ta pogoda. Tak, no wczoraj mieliśmy iść na tą, na tężnię, znaczy no, dobrze, ale jakoś nie doszliśmy. No ale wiecie, na tym to polega, nie? Bez jakichś sztywnych takich planów i różnych rzeczy. Ważne było przyjemnie, miło spędzić czas i o to w tym wszystkim chodzi. Dotarliśmy już na plaży i wystarczyło, że wyszło słońce i popatrzcie za mną na plaży, już jest trochę ludzi. Przede mną też,
ale tak wam muszę pokazać niestety, bo mi tutaj znowu telefon szwankuje. No i widzicie, także wystarczy, że jest pogoda. Czego do tej pory brakowało, ale spotkałem się jedną z naszych obserwatorek i powiedziała: może zabierzecie z sobą tą brzydką pogodę do Katowic, może. Bo jak widzę, tu się, słuchajcie, piękne niebo robi nad nami. No akurat my wyjeżdżamy i wtedy, wiecie, będzie już pięknie tu nad morzem. Także nic straconego. Ci, co mieli przyjechać, to myślę, że warto. No dużo ludzi na plaży, już to racja. A Marzenka, kierownik wycieczki, już prowadzi. No i popatrzcie, ile ludzi. Nawet się ci kąpią. Czego do tej pory nie mieliśmy okazji doświadczyć, nie? Dwie osoby były. No, idziemy. No i Marek rzuca swój cień. Mały przystanek przed dalszą podróżą. Ładnie ci jest. Marzenka odpoczywa, bo ona daje tempa. Słońce pięknie świeci. No i tak, słuchajcie, miało być przez całe 2 tygodnie. A jak było, to wiecie. Ale przynajmniej dobrze, że w jeden dzień się taki znalazł. Pieski. Nie, no bo woda chłodna, nie? Tak, tak, chłodna woda. Akurat jest. Chociaż tutaj dzieci się tam pluskają. Ale bardzo sporadycznie, no ale my jesteśmy na plaży akurat tu w takim, w tej strefie, gdzie jest plaża dla psów też. Także spokojnie i tu pieski faktycznie szaleją. Ale tak, są takie ogarnięte, że wiecie, tak, nie atakują ludzi. Takie, tak, i na wykłe do wody, one lubią to, frajne mają. Raczej miejscowe, tak mi się wydaje, chociaż może się mylę. Dotarliśmy do Gdyni Orłowo. Jest pięknie, ładnie. No i właśnie. Tradycyjnie. Dobra. Idziemy teraz przed siebie na jakąś kawkę, lemoniatkę, uzupełnić płyny i potem wyruszamy w dalszą trasę. Mam tylko nadzieję, że się nam wszystko nie pokrzyżuje. Bo wiecie, w każdej chwili może zacząć kropić. No i popatrzcie. Dziś jest naprawdę dużo ludzi na plaży. Znacie te widoki z poprzednich naszych wejść i były zawsze puste, a teraz proszę, ludzie wszyscy, co są, wyszli sobie bardzo przyjemnie. Udało się nam schować przed deszczem, powiem ale wam. Chłodno mi się. Nie, jest okej, okay. No ochodziło się, niestety padało, ale póki co, jak widzicie, nad nami jest okno niebo pogodowe, idziemy dalej. A tu jest już nie, okno pogodowe. No wiem, no tu nad Gdańskiem jest kiepsko, zresztą nad Gdynią też, ale wiecie, to jakaś dziura w niebie tylko się zrobiła. Ale jest przyjemnie, kawka była rewelacyjna i ja wypiłem bez cukru, no co prawda było to ciasteczko, ale też bardzo pyszne. Trochę się nam zregenerowaliśmy się, ale słuchajcie, ja mam jeszcze jeden cel. Idziemy na lody. Ale jakie lody? A nie, odznaczaj. Tak, słuchajcie, to co wam już kiedyś wspominałem. Gdańsk, nie, Gdynia, Orłowo. Przy taki ciąg willi i tam jest lodziarnia i naprawdę lody z lat dzieciństwa. Ale od środy do niedzieli chyba. Tak, tylko od środy do niedzieli. Z wrażenia mi się już język plączy. A Marzenka to jest, widzicie, takie pośmiechujki jej się tutaj robią jakieś. Jak ty mówisz, no, przez CH? Nie, pośmiechujki. O, drugi. Ale nieistotne. Idziemy. I cel jest taki, że idziemy. Michaśka już tu mi ziewa, chyba osłabła. Chyba cię wykończyła cię ta plaża, co? To jest bardzo. Nie, jakoś nie, nie aż ale tak ciężko bardzo się szło. No, bo był suchy piasek dzisiaj. To? No właśnie, było sucho. No, nie. No bo wiesz, ostatnio jak chodziliśmy, tu musimy przejść, Marzenko, bo tu ta lodziarnia. Bo jak ostatnio chodziliśmy, to było, wiecie, mokro ciągle, więc piasek fajnie ubity i się szło spoko, nie? A tym razem był suchy, bo było ciepło i niestety ciężko nogi grzązły. Ciężko się szło i chodź się tędy może sobie, nie? No, także idziemy przed siebie. A Michasia tu kiedyś siedziała na tym placu. Tak, i to nie jest sama, bo to z Stosią jeszcze pamiętam. I słuchajcie, tu przejść zawsze z Michaśką było kiepsko.
obowiązkowy postój. No teraz już wyrosła z tego i nie musimy się zatrzymywać. Ale wiemy, mamy w rodzinie przypadki, że niestety takie miejsca nie przejdziesz po prostu tak bez półgodzinnego przystanku. Idziemy. Popatrzcie, jaka piękna tęcza się zrobiła nad molą. Marzenka jej nie widzi, już mówi. W okularach jej nie widzę, a jak zdejmę te przeciwsłoneczne, to widzę. Tak? No. No to widocznie coś tam ci odfiltrowują. Ale bardzo ładnie to wygląda. No jak po prostu jakby z tej chmury wychodziła tęcza taka, nie? Pod spodem Michaćka. No. Super widoczek. No i proszę. Z tradycji stało się. Ale tylko ja się skusiłem na lodzika. Reszta towarzystwa jak zwykle mnie opuściła. No, a przecież spróbujecie? Słuchajcie, ja spróbuję. Gałeczki nie są jakieś mega duże, ale cena 4,20. Próbujesz? Bardzo dobre to są lody. A Marzenka się nie chciała skusić. To są lody z tradycją, nie? No. Jak ktoś będzie w Orłowie, bardzo prosto można dojść. Od molo centralnie idziemy tutaj. I takie pyszne lodziki. Ja już się... O, się nie przełożę. Coś mi się stało, że mi się w ogóle teraz znikło to. No, ale ten... Co? Nie. Dobra. Także... Ja na przykład malagi nie lubię. Bardzo dobre. Ja mam malaga? Truskawkę malagę. No bo jednak jeden z najbardziej ulubionych smaków, chociaż wiecie, ja lubię wszystkie smaki. Ale to są takie lody, jak kiedyś pamiętam, były w Chorzowie w starych lodziarniach. I to nie są lody takie... No właśnie, jak będzie takie... Wiecie, takie ciągnące się. Takie ciężkie, takie tłuste, tylko są takie bardziej wodnite. Gumą, na mleku nie? Jakby, no. Bardzo pyszne lody, smak dzieciństwa, można powiedzieć. Znowu powiedział, nie? Co wiedział. Ale to jest chyba ulica Przebędowskich, tak? A ja nie wiem, jaka to jest ulica, ale ta ulica prowadzi centralnie tam w kierunku mola w Orłowie. Także warto sobie spróbować pysznego lodzika. No i 4,20. Ale w sumie jak tak policzysz gramaturowo, to wychodzi jak wszędzie. Tylko wiesz, bo te gałeczki są takie, no nie za duże, nie? Ale smacz. Spotkaliśmy się z bardzo dziwną sytuacją dzisiaj. Po raz pierwszy powiem wam szczerze. Marzenka robiła zakupy, dokonuje płatności z kartą, normalnie wsunąwszy ją, podając PIN, transakcja odrzucona. No wiecie, różne błędy, sytuacje się zdarzają, chociaż było zdziwienie, czemu odrzucona, skoro środki na koncie są. Ja loguję się na bankowość, patrzę, pieniądze zeszły. Pytam się pani, a pani mówi... Dzień dobry. Wracając do tematu. Pani mnie poinformowała, że tak czasami bywa. No dobra, Marzenka zrobiła drugi raz płatność. Wszystko przeszło na tej samej karcie. No i zadzwoniłem do banku. A w banku powiedziano mi, że obie transakcje przebiegły prawidłowo. No to ja się pytam, no to czemu mam odrzucenie transakcji, skoro... Nie przeszedł, że wiecie, nie zamknął się rachunek. No i pan mnie poinformował, że w takim razie możemy zarejestrować monitorowanie tej płatności, no i pieniądze są zablokowane i teoretycznie za tydzień powinny wrócić. Jeżeli nie wrócą, no to wtedy jedynie trzeba rozpatrywać to w trybie reklamacji. Jestem bardzo ciekawy, jak się to skończy, bo wiecie, pierwszy raz mnie takie coś spotkało. Dobrze, że sprawdziłem, że po prostu czy pieniądze zeszły, czy nie, bo wiecie, ile razy tak człowiek ma, że jakieś tam drobne kwoty płaci, jest odrzucenie, albo terminal coś się nie umie połączyć z internetem, albo coś. Zatem będziemy sytuację śledzić na bieżąco. No jestem bardzo ciekawy, jak się to zakończy. Dotarliśmy do Gdyni, ale tu jakieś, nie wiem, czy są wyścigi, czy coś. Słyszycie chyba w tle. No i przyszedł czas na obiad, o kolację, powiem wam. No i początkowo myślałem, że wpadną żeberka. Ale teraz patrzę w kartę, już wam pokazuję, ale nie pokażę, bo coś ta aplikacja dzisiaj świruje. Ale jest jakiś problem ogólnie, Marzena. Wiesz, ludzie zgłaszają, no? Że w ogóle nie widzą naszego story. A jest dodawany. A ja też teraz widzę, że nie idzie przełączyć w ogóle kamery, nie? Co któraś kafelka, takie dziwne słuchaj. Dobra, za chwilę wam pokażę menu. I chyba powiem wam, wejdę w rybę. Filet z dorsza. Jeszcze nie jadłem w tym sezonie tu, fileta z dorsza. Warzywa z patelni. W tamtym roku go jadłem, był bardzo dobry. A na pierwsze danie wpadnie chyba zupa. Ale tu mam teraz problem, bo albo wezmę, znaczy problem, wiecie, taki problem to nie problem. Albo kręt z pieczonej papryki, albo zupa rybna. No nie wiem, co by tutaj postawić, ale coś z tego. Więcej rzeczy już chyba nie zamówię, bo nie dojem, także... Więcej takie moje... nie pamiętam. Właśnie to samo przyszło na myśl, wiesz o tym? No ale teraz tak widzę, że nie idzie zmienić kamery, ty. Tak jakby to wyłączyli.
wiesz, że idzie przyłączyć kamerę, no. To jest bardzo niewygodne, bo to było fajne. O, ja tego nie mam, ale jest jakaś aktualizacja chyba. Aha. No także, wiecie. Aktualizacje mają to do siebie, że lubią... psuć całą zabawę, dobra. Także my zamawiamy i no i przyszła pik woniada. Marzenka się dziwi, czemu moja się tak pieni? Nie wiem. Jest gazowana. No, ale ona jest naturalnie chyba gazowana. No, tak mi się wydaje. Ale powiem wam, że lepiej smakuje chyba niż Marzenki, co? Bo sama piła. No, lepsza jest, tak. Ja zawsze biorę z herbatą zieloną, ale dzisiaj pokosztowałam to jej i dobra. A co miałeś? Ja mam misia. A ja mam tu motylka, ale nie chcę mi się go wyciągać. Bo wiecie, tutaj jest taka... Wyrywam? Wypycham. Jak się to nazywało? Wypychanki? Nie. O, Michasia ma auto. A, ty masz takie autko, ja mam misiolka. Wiecie, jak mnie teraz denerwuje ten nowy Instagram? Szkoda, że nie można przyłączyć, bo to no, jest wtedy było ciekawsze, nie? No, a teraz to widzicie. No, musicie patrzeć na Marzenka. Ale kogo wy widzicie? No, ciebie widzą. Nie? Także coś pomieszali i zawsze jak coś usprawniałem, to się tylko robi gorzej, no ale dobra. No nie, albo to jakoś jest jakiś magiczny coś. Także widzicie, albo widzicie przód, albo widzicie tył. Nie może możliwości przełączenia, jak to było kiedyś. Nie wiem, czy to wróci, czy nie wróci. Sprawdzałem aktualizację, mam najnowszą, więc chyba jest gorzej niż było. No ale dobra, ktoś mądry tak wymyślił, ale nie zawsze te wszystkie nowe pomysły są dobre i sprawdzone. Okej, okay. Póki co pik woniada. I czekamy na zupę. I powiem wam, że nie wybrałem zupy rybnej, tylko jednak... Co to było? Aha, krem z pieczonych papryki i pomidorów. Bardzo dobry. Zajadamy zupę. Nie zdążyłem, powiem wam, nagrać tego, matko. Ja już mam fazę. Ale bardzo dobry. Zupa, krem. Tak się prezentuje, no lekko... Ale już, wiecie, ty już ją jadłeś tutaj. Jadłem zupę, krem. Jadłem tą rybną. Dawaj, no. Ale bardzo fajny smak. Dobra, no. Zupa pokoju. Zupa pokoju, bo się dziwimy. No i niestety. Tak usprawnili sprzęta, że teraz wam nie pokażę, jak Marzenka je. Ale nie dobrze, o to chyba chodzi. Tylko ja bym dodał jeszcze czegoś ostrego do tego. Bo ja lubię, jak nie pali. No właśnie, to zależy, nie? Ale dla mnie jest okej. Okay. Ale powiem wam, bardzo dobry. A my w domu kremów nie robimy jakoś. No właśnie nie, nie? Także smacznego. No tak się prezentuje danie Marzenki. Powiem ci, Marzena... Kostka jest. Ale to jest taki sauté, nie? On nie jest panierowany. Nie, on jest. Ale grubawy. Tak, przypieczony na grillu chyba, nie? Na takim. Na patelni, wydaje mi się. Na patelni, myślisz? O, ja wam powiem, że dobry będzie, myślę, ten. Tak. Kalafior. Gdzie ja takiego dobrego jadłem kalafiora? A, w Gdańsku. No, w Gdańsku. W Gdańsku Zdrojowy? Nie, w Sopocie. Chyba. Nie, a, tak. Ale bo tam, widzicie, to już się tak miesza, nie? Ale jestem ciekawa tego sosu. On jest z tą musztardą francuską chyba. Dobry? Bardzo dobry. I pire z boczkiem i grillowane warzywa. No to ty masz taki na wypasie, ci powiem, danie. U Michaśki jest, proszę, bardzo ładny kurczaczek. Tak, z risotto. Aha, risotto i warzywa. No ja risotto średnio. Ja bardzo tutaj, ładnie. Ja tu raz... A u mnie, proszę bardzo, dorsz. Do tego warzywa grillowane, kartofelki jako takie przypieczone, no i zajadamy. Ładnie się prezentuje. Smacznego. Nie wiem, czy widzicie, ale centralnie na środku znowu pojawiła się tęcza, pomimo tego, że nie padało. Ale może gdzieś tam na środku zatoki deszcz spadł i dlatego się wytworzyła. No bo cudów nie ma. Ogólnie zrobiło się ładnie, ale jest chłodno niestety. Marzenka mi tu narzeka, że marznie z Michasią. No trochę chłodno. Ale ładna ta tęcza, nie? No ładna, bardzo ładna. Tak się... Ale to taki pas właściwie się stworzył, nie? Znowu. Nie ma jak kontynuacji. Także szum morza, idziemy i potem na molo. W drodze do Sopotu. Powiem wam, że za niedługo przyjdzie czas, żeby trzeba było jakoś podsumować ten wyjazd, myślę. O, już. Nie? Tak, już niedługo. Także za niedługo, słuchajcie, będzie wielkie podsumowanie naszego wyjazdu do właściwie do Trójmiasta, ale z zaliczeniem Łodzi, no i jeszcze przed nami inne jakieś miasto.
Ale wy wiecie, nie? Wy wiecie, jakie miasto Toruń. Tak? Miasto słynnego Polaka. Myślałam, że taką zrobisz niespodziankę. Kogo? Niespodziankę. Ale kto mieszka w Toruniu? Kopernik, Mikołaj. Mogłeś zrobić zagadkę. Dobra, zagadka. Dobra, nieważne, nie? Także jedziemy do Torunia, ale to jeszcze trochę czasu, przynajmniej jeszcze jutro cały dzień w którym jeździ, a gdzie jutro nas poniesie. Właściwie no tak, wszystko zależy od pogody, nie? Mhm. Chociaż ja się po raz kolejny gadam, nie, że dzisiaj idziemy tam. Codziennie od kilku dni mówię o tym, że musimy iść i idziemy tam i tam. I to jest wieża widokowa właśnie. Zapomniałaś? I słuchajcie, już drugi dzień z rzędu, jak już jesteśmy bardzo blisko, bo jesteśmy w Orłowie na Molo, przy Molo, to po prostu co zaczyna padać, nie? Ale to jest chyba znak, wiesz, Marzenko? I... Ale wiecie, że ja już dzisiaj tak szłam, mówię, nie no, to już chyba jest jakiś znak, kobito, tam nie idź, nie? Ale słuchajcie, dokładnie to samo było z Brzeźnem. Mieliśmy iść w poniedziałek po przyjeździe tu. W poniedziałek nie poszliśmy, wtorek nie, środa nie, czwartek nie, dopiero w piątek. Także chyba ja to zostawię, jak szczęśliwie do tego dojdzie na przyszły rok. Ale nie? To też jest, słuchajcie, dobrze, ja tak lubię. A z racji tego, bo zawsze jest cel, żeby przyjechać z powrotem. A nie byliśmy już na tej wieży. A jeszcze chciałam zobaczyć, jak tu zmieniły się. I właśnie tu w Gdańsku, jest Hevelianum, czyli w ogóle takie centrum i nauki. O, ktoś szedł nie za mną, drzwi za mną. Niestety niektórzy nie mają, wiecie, wrodzonej, ani nabytej. Dobra, także kilka rzeczy mi zostało, których już nie otaczę w tym sezonie, że tak powiem, ale i w ogóle tyle, co ja się tutaj najeżdżę pociągami, no czyli tą SKM-ką, to u nas na Śląsku... Nadrabiasz cały rok. W ogóle, bo ja nie jeżdżę tak naprawdę komunikacją miejską. O nie, nie, tu się nie zgodzę z Marzenką. A dlaczego? Pojechaliśmy do Krakowa pociągiem. Oj, a ja mówię też o komunikacji miejskiej jako no takiej, nie? Bo u nas... Tramwaj, autobusy i tak dalej, i tak dalej. Bo u nas jest to bardzo, bardzo rozbudowane, nie? Jednak jeżeli chodzi o połączenie tej sieci aglomeracji i tak dalej. Także, no, ale to taka dywagacja. Ale nie, bo u nas w ogóle jako taką SKM-ki nie ma. To są jakieś koleje śląskie. Marek gdzieś tam. Ale żebyście nie byli w błędzie. Teraz wracamy do hotelu, bo musimy się troszeczkę niestety grubiej ubrać, bo nie jest zimno już, chłodno. Bluza się przyda. No i wyruszamy dalej. I chyba jeszcze przed wyjściem szybką kawę sobie zapodam. Myślę, że kąpiel. Nie, tego nie. Nigdy tego nie robię tak, żeby, bo to już jest rzeczywiście, no, po wyjściu. Znaczy szybka kawa, cieplejsza ubranka, idziemy jeszcze na spacer. Uda chyba nam się na molo. Mieliśmy też te tężnie zobaczyć w Sopocie. Także tu jest tyle tego. No my jak zawsze jakoś zmieniamy plany w trakcie, no i... Ale nie, w tym roku też te plany zmieniała nam pogoda, nie? Tak, no bardzo. To też, no, zawsze musicie też to wziąć pod uwagę, nie? Ja wam powiem, że jeżeli chodzi o pogodę, to była najgorsza pogoda, jaką mieliśmy w ogóle tu w Trójmieście, przynajmniej od 20 lat, ja. Takiej jeszcze nie było, żeby noc, to dzień nie padał deszcz, nawet się... Ale nas doświetliło. No, załączyli światło. Zmarszczki będzie widać. Wszystkie zmarszczki widać. Ale u ciebie nie, to u mnie widać. No a Marzenka jest gładziutka jak niemowlęcia. Co ty gadasz cicho, bo ludzie słuchają. Dobra, jedziemy. Jedziemy i widzimy się gdzieś na miejscu. Prawdopodobnie w hotelu. Nie na wiem. Kawce. O, na kawce w hotelu. Wróciliśmy na chwilę do hotelu i popatrzcie, w Sopocie padało. Gdyni sucho, jak widzieliście, a w Sopocie wszystko mokre. Taras mokry, ulice, kałuże jeszcze są. Dziwna sytuacja, no ale tak to niekiedy bywa. Dobra, no nie umiem się przełączyć, więc teraz chyba trzeba będzie tak robić, takie króciutkie materiały dawać, bo coś dziwnego się podziało. Więc teraz idziemy, przejść się jeszcze trochę na spacer, potem wracamy i do roboty. Ja montuję film na kanał Michałasi, Marzenka też tam montuje vloga, ale jeszcze chcemy wykorzystać te ostatnie, że tak powiem, godziny w Zakopanem, chciałem powiedzieć, w Sopocie. Także idziemy, no muszę się ubrać, bo jest chłodno.
Ociwa. A napiszcie mi, bo piszecie, że macie problem z naszymi materiałami, jeżeli chodzi o story, nie dochodzi do was, że musicie wejść na profil i wtedy dopiero możecie zajrzeć, bo tak wam nic nie wyskakuje jak do tej pory. Napiszcie, czy też jak nagrywacie, czy nie możecie przełączyć, czy możecie przełączyć sobie aparat, bo albo coś na Instagramie grzebią aż tak, albo nie wiem, co się stało. Tak właśnie mija piękny wieczór w Sopocie. No, być może to będzie taki ostatni spacer nasz. Nie no, przed chyba nie. Jutro nie. Też? No, a pakowanie nie? Kiedy? Dobra, słuchajcie, co to za wielkie pakowanie. Powrzuca się, ja to się pakuję w 10 minut. Marzenka spakuje w drugie 10 i jest gotowe. Nie, ja to się pakuję 3 godziny. Ale nie, jak... Tu jest inaczej. Ja mam zawsze problem z tym wyjazdowym pakowaniem, ale z powrotnym to już wiecie, to jest na zasadzie bzygi. A tym bardziej, że wiecie, w hotelu spokojnie sobie wyjedziemy po śniadaniu, się spakujemy w drogę, to nie ma się co spieszyć. Tak, tak, a że ten hotel jest dla nas bardzo przyjazny, nie musimy się spieszyć aż tak bardzo, wiadomo, że wiecie, my do wieczora nie siedzimy, ale 23, robimy... Marek jeszcze siedzi z Marzeną. Nie, wszystko robimy spokojnie, po śniadaniu przychodzimy, jeszcze się tam dopakowujemy, sprzątamy, sprawdzamy różne rzeczy, także jest naprawdę spokojnie, nie ma takiego pośpiechu, stresu, bo wiecie, w tym pośpiechu to często jest tak, że zdarzy wam się czegoś zapomnieć, a tu nie zajrzeć, tego tam nie sprawdzić, pod łóżko nie zrobić nura, nie? Bo to czasami też coś się tam znajdzie swojego. Także tak, no. Ale dzisiaj spacer jest bardzo fajny. Bardzo chłodno, przyjemny. Dlatego mnie nie jest chłodno, bo ja mam bluzę cieplejszą z takim wiecie, polarkowym czymś. Tak, a wiesz, zimie jest chłodno? W chomiki mi się robi zimno. A, bo masz duże chomiki, dlatego ci jest chłodno. Łaha. Dobra, idziemy, chociaż tu już się słabo nagrywa, powiem wam, o proszę, co teraz nastało? Ciemność wow, tylko nie było. Ale widać twój kontur, wiesz? I dobrze, że tylko kontur. Doświetlony. Przynajmniej zmarszczek nie widać, widzicie? Najlepszy filtr, jaki może być nie, na Instagramie. Ten jest lepszy. A właśnie, pisaliście też, dajecie nam znać, że do was nie docierają nasze relacje, że no coś z tego się wynika, posypało. Że... Tak, że coś po prostu na Instagramie chyba nie gra, nie wiem. Może to ta kwestia tych przemian może i chwilowe. Zmian. A tu jeszcze taki widok, proszę, pustki, cichutko już. Ale jak a godzina? No Marek, nie wiem, która godzina, bo mi zegarek tam... 22. No ale puściutko jest, wszystko pozamykane, no może. A do której to jest? Do 21? Aha, no to dlatego jest pusto. No oczywiście, do 21, soboty i niedzielę do 22. Ale wiesz, że niektórzy pisali, że tu można wpaść na obiad, podobno bardzo dobrze. Ale chyba my nie damy rady w tym roku, naprawdę... Tu chyba trzeba by było być miesiąc, żeby wszystko tak poogarniać. A, miesiąc, rok by braknął chyba. Zobaczyć jeszcze rzeczy, miejsca i no. Ja bardzo, od jakiegoś czasu bardzo bym chciała zobaczyć Sobieszewo. Gdańsk, Sobieszewo. Ale byliśmy tam już, żeby nie byłam było. Byłam tam, podróży pośrednie. Nawet jechaliśmy mostem pontonowym. No, ale niestety... Nie, myśmy tam z Michasią byli. Nie. Ty byłaś na wyspie sobie... No. Już Alcma, wiecie. No jak to nie, Michaśka? Na Helu jeszcze trzeba było coś stegnąć. Nie byłeś, Marek. Na Helu też byliśmy. Znaczy, byliśmy, ale to byliśmy jeszcze sami. Nie, o tej godzinie jeszcze nas na molo nie było. Znaczy nie na molo, ale tu przy na molo. Placu. Która jest? 3:45. To zabalowaliśmy. Ale siedzieliśmy gadka szmatka i to się tak wiecie ciągnie, że no po prostu człowiek traci poczucie czasu, ale nie, naprawdę nie, już musimy. Tu już nawet gofry Marzenko zamknęli. Bo jeszcze muszę zająć się montażem. No a ja nawet nie mówię, bo jestem w Czarnym Lesie. Tak? Bo ja film od Michasi jeszcze muszę przerobić ten. Ale jeszcze w takich pustkach tu nie byliśmy, nie? Jest fajnie, jest fajnie. Można powiedzieć, że zamykamy molo. A jeszcze by można było przejść się na molo, ale już dzisiaj tego nie zrobimy, bo jest naprawdę nie, późno. Idziemy już. Bądźmy jednak rozsądni trochę. Dobra. Ale było bardzo miło, to żegnamy się dzisiaj z molo, do zobaczenia jutro. Dobrej nocki. Widzimy się oczywiście. Ale jeszcze kilometry trzeba podsumować, to nie ma. Jeszcze podsumowywa? No oczywiście, że ile przy hotelu. Masz? Nie, przy hotelu wam dam znać. No to ja jeszcze sobie włączę, znów idziemy.
Dotarliśmy do hotelu i szybkie podsumowanie. Ile kilometrów Marzenko dzisiaj, Michasia? No nie wiem, bo ja mam ten zegarek taki śmieszny. 22, Michasia, ty? Nie, no bez przesady, 20. A jednak dziś, słuchajcie, proszę Michasia, udało się ile? Całe 23 kilometry. Tak? O, no. Aż mi włos rozwiało. Także... No to dużo. No bardzo dużo. Ajajaj, a nie byliśmy na molo. No ale trochę bo gdybyśmy na molo jeszcze poszli... To by był rekord. Dobra, miłego wieczoru. Nie, już jest taki rekord. Jakiego miłego wieczoru? Dobrej chyba nocy. Dobrej nocy. Dobranoc. Do jutra. O, a my wychodzimy. Idziemy, nie spać. Teraz idziemy montować filmy.